Okej, trzy ważne smoki na A, na Mirage'u, na Mirage'u, czy jak to. Pierwszy to smok na schody. Mniej więcej między tym punktem a tym punktem, tak gdzieś na środku, trzeba podejść do tego i nie klękać, tylko stać po prostu. Mniej więcej na takim wysokości. Jak troszeczkę się dalej, to też wpadnie, ale gdzieś tak powiedzmy. I on leci tak, odbija się tu i wpada tu. Jakbym troszeczkę wyżej, to by to bezpiecznie wpadł. Bo tutaj tak spadł na styk. Teraz drugi smok, to jest smok na, żeby odciąć dżunglę. Czyli razem z tymi smokiem na schody, to odcina całkowicie od tej strony. Konektor, jeżeli gościu za WP stoi na... Po prostu jest tutaj przedział między tymi dwoma cegiełkami. Mniej więcej jak tu jest między tym punktem a tym punktem. Tak rzucamy, normalnym rzutem. I teraz on spada tak i tak i tak. Pięknie, na samym środku, tak idealnie. I trzeci smoke. Podchodzimy do tej krawędzi na środek. W ten róg, kant. I jump throw, czyli wyskok i rzut. Oczywiście zbindowane na przycisku, bo jeżeli się to zrobi samemu. I ten smok jest fajny, bo on przykrywa tu całość i jednocześnie przykrywa tutaj. Jakby chciał snajper skoczyć, to też nie za dużo widzi. To tyle.